Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. Jeżeli Państwo pozwolą, jest jeszcze jedna uchwała przed przerwą. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań określonych w strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta Lubartów za 2013 rok. Bardzo proszę Pani Kierownik. Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Strategia rozwiązywania problemów społecznych miasta Lubartów jest dokumentem programowym określającym realizację lokalnych zadań z zakresu pomocy społecznej do 2015 roku. Zgodnie z misją strategii, celem wszystkich działań jest zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w Lubartowie oraz minimalizowanie rozmiarów i skutków wszelkich zjawisk społecznie negatywnych poprzez zaspokojenie potrzeb w zakresie rozwoju społecznego oraz uaktywnienie środowiska lokalnego. Celem generalnym strategii jest poprawa warunków i jakości życia mieszkańców poprzez wzrost ich aktywności, integrację środowiska lokalnego oraz skuteczny system pomocy społecznej. Został on sprecyzowany w formie 6 celów strategicznych, które zawierają cele szczegółowe opisujące zakres działań i sposób ich realizacji. Cele strategiczne określone w formie 6 programów zakładających osiągnięcie konkretnych rezultatów poprzez realizację projektów zawartych w harmonogramie działań. Harmonogram z kolei precyzuje udział poszczególnych jednostek w realizacji projektów w określonym czasie. W 2013 roku do realizacji wskazano 6 programów realizowanych m.in. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkoły, Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów alkoholowych, organizacje pozarządowe, takie jak Lubelska Fundacja Rozwoju, Polski Czerwony Krzyż, Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych SIL, Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, Lubartowski, również Ośrodek Kultury, Komendę Powiatową Policji, Sąd Rejonowy, Środowiskowy Dom Samopomocy, Wolontariat Szkolny Kościół Katolicki. Realizacja poszczególnych działań w sposób szczegółowy została przedstawiona w dalszej części sprawozdania. Może nie będę przedstawiała tych szczegółowych działań. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Zanim przejdziemy do dyskusji, zwracam się do Państwa Przewodniczących o przedstawienie opinii Komisji. Komisja Budżetowa i Inicjatywy Gospodarczej. Bardzo też niejednogłośnie. Dziękuję. Komisja Planowania Przestrzennego i Budownictwa. Dziękuję. Komisja Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska. Dziękuję. Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego. Dziękuję. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji. Pozytywnie, jednogłośnie. Dziękuję. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Zanim będziemy głosować, chciałbym zapytać, czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi do treści projektu uchwały? Nie widzę. Przechodzimy zatem do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań określonych w strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta Lubartów za 2013 rok. Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada jednogłośnie podjęła tę uchwałę. 20 głosów za.